Pepa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. No to co będziemy robić, Pepo? Ja będę przyjmować pieniądze, a ty możesz podawać klientom zakupy. Dobrze. Pierwszym klientem jest dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie. Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie, ale mamy zabawkę telefon. A ile kosztuje telefon? Za telefon płaci pan 100 funtów. Dziękuję. Kto następny? Nie. Ja. Dzień dobry, Pepo. Czy dostanę świeże pieczywa? Nie, ale może pan kupić zabawkę domek. Czy życzy pan sobie torebkę na zakupy? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan 1 funta. Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nic, zapłaci pan następnym razem. Och, ależ to ciężka praca. Tak. Dzień dobry paniom. Co mogę u was kupić za 1000 milionów funtów? Suzy, czy mamy coś, co kosztuje 1000 milionów funtów? Marchewkę? Tak, poproszę. Rebeka Królik lubi marchewki. Pora wracać do domu. Tata Świnka przyszedł odebrać Pepę i Suzy. Czy miałeś pracowity dzień, tatusiu? Tak, cały dzień ciężko pracowałem. My też pracowałyśmy bardzo ciężko. Byłyśmy ekspedientkami. Bla, 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 bla. Koniec. I drukuj. Mama Świnka skończyła pracę. Ej, jak to dużo książek! Cii, Pepo, w bibliotece nie wolno hałasować. Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać i nie wolno im przeszkadzać. Kto następny? Pani Królik jest bibliotekarką. Witaj, mamo Świnko, zwracasz te książki? Tak, pani Królik. W porządku. Dlaczego komputer piszczy? Komputer sprawdza, czy nie trzymaliście którejś z książek za długo. Tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Aha, nie martw się, tato Świnko. Nie może być tak źle. Jej! Tato Świnko, miałeś tę książkę przez 10 lat. Niegrzeczny tatuś. Bardzo przepraszam. Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik, czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. Ojej, wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Witaj, Pepo. Och, witaj, Dany. Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Me. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. George wybrał książkę o dinozaurach. Dinosal! Zobaczcie! Znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. Książka o czerwonej małpce. Nie chcę książki o czerwonej małpce. Jest nudna. To całkiem inna historia. Może cię zaciekawi? Na pewno nie. Pewnego razu była sobie mała czerwona małpka. O, wykąpała się, umyła ząbki i poszła do łóżka. Nie, wskoczyła do rakiety kosmicznej i poleciała na Księżyc. Urządziła sobie piknik z dinozaurem, nurkowała w głębinach mórz. Wspięła się na najwyższy szczyt. Zaraz ją upiorę i tata nawet się nie zorientuje, że była cała w błocie. Znajdźmy więcej rzeczy do prania. O, moja sukienka jest troszkę ubłocona. Mama Świnka i George znaleźli więcej rzeczy do prania. Bardzo dobrze, George. Wrzucimy wszystko tutaj. A teraz trzeba włączyć. Pralka wypełnia się gorącą wodą z proszkiem. Myju, myju, myju! O, sla, sla! Pralka sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. O, Pepo! Pepo! Gdzie twoja sukienka? Wrzuciłam ją do pralki. Co? Nie. Zobacz, mamusiu, moja czerwona sukienka jest teraz czyściutka. Tak, Pepo, ale zobacz, co się stało z resztą prania. Ojej, czerwona sukienka Pepy zafarbowała wszystkie białe ubrania na różowo. Różowy to nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. O! Tata Świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato Świnko, mamy mały problem i... Później, mamo Świnko. Muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. Nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Przepraszam, tato. Przecież nie mogę założyć różowej koszulki. Czemu nie, tatusiu? Różowy to bardzo ładny kolor. Yo, ho, ho! Wszyscy przebrali się za piratów. Ho, ho, ho! A Pedro Kucyk ma strój kowboja. Iha! Ahoj, dzielni piraci! To jest dziadek pies w przebraniu pirata. Witaj, dziadku psie! Witajcie, piraci! Witaj, kapitanie! Kto z was, dzielni piraci, jest gotów na wszystko i chce zostać prawdziwym wilkiem morskim? Czemu on tak śmiesznie mówi? To jest język piratów. Kto chce zagrać w moją piracką grę? Słucham. Czy ta gra jest niebezpieczna? Nie, Pedro. Dziadek pies obiecał mi, że wszystkie gry będą bardzo bezpieczne. Jednak będą bardzo ciekawe. Kto chce zagrać? Ja! A było to tak. Moje kufry były pełne złota, ale podstępny opryszek je zwinął. Nazywał się Kapitan Hawk. Co? Niełatwo jest zrozumieć mowę piratów. Kapitan Hawk ukradł moje złoto. Widzicie, że Kapitan Hawk to podstępny drań. Domyślacie się już, że ukrywa się pod pseudonimem Dziadek Świnka. Dziadek Świnka! Wasze zadanie to przechytrzyć Kapitana Haka i odzyskać moje złoto. Hurra! Wszystkim dzieciom gra bardzo się podoba. Cześć, dziadku Świnko, jesteśmy w drodze. Powodzenia! Powodzenia! Dziadek Świnka i papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Wszyscy do łodzi! Paniki, chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Pepo, Georgiu, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. O! Teddy! Zostawiłam Tediego w ogrodzie! Zmoknie! Nie martw się, Pepo. Tatuś uratuje Tediego. Lepiej się pośpiesz, tato Świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach... Tak jak myślałem. Nieprędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemógł. Tak, biedny Teddy. Wysuszmy go. Biedny Teddy. Proszę bardzo, Teddy suchy. A co z biednym tatusiem? Ja też przemokłem. O, wybacz, tato Świnko. Zaraz cię wysuszymy. No i już, tato Świnko, znowu suchutki. Deszcz wpada do domu. nam moknie. Ojej, co zrobimy, tato świnko? Spokojnie. Tata świnka łapie krople do wiadra. Dobra robota, tatusiu. To nic trudnego. Co? Szybko! Znajdź coś innego do łapania wody. Dobrze, Peppo. To nic trudnego. Ale w tym roku najlepiej udała mi się sałata. O nie! Moja sałata! Myślę, że to ptaki zjadły twoją sałatę, dziadku. Tak, ptaki. Dlaczego te ptaki nie przestraszyły się stracha na wróble? Ponieważ ptaki, które zjadają moją sałatę, są bardzo głupie. Co się stało, dziadku świnko? Twoi przyjaciele znowu zjedli moją sałatę. Którzy? Tom, Dick i Harry. Nie nazywają się tak. Babcia świnka hoduje kury. Jej! Przywitaj Jemimę, Sarę i Vanessę. Dzień dobry. A to jest Neville. Czy Neville to pan kura? Tak, Peppo, to jest kogut. On jest najgorszy. Rozgrzebuje wszystkie grządki. Neville poluje na muchy. Widziałem, zjada muchy. Ale zjada też moją sałatę. Nie zjadajcie więcej sałaty, dziadka świnki, dobrze? Kupiłam dla was przepyszną kukurydzę. Hej, idziemy! Peppa, George, czy chcecie nakarmić kury? Tak, babciu, bardzo. Hej, kureczki, jedzcie. O, czy to jest domek dla kur? Tak, to jest kurnik. Tutaj kurki znoszą jajka. Jajka? Czy mogę zobaczyć te jajka? Nie teraz, na razie nie ma tu jajek. O. Peppa i George szykują się do snu w domu dziadka i babci. Powiedz, babciu, kiedy będę mogła zobaczyć jajka? Myślę, że rano, Peppo. Skąd będę wiedziała, że jest rano? Neville nam powie. A teraz śpijcie. Dobranoc, babciu. Droga do poznania księżyca. Pan Królik jest przewodnikiem. No i start. Rakieta nie poleci, naprawdę? Tak jest, Peppo, to taki żart. 5, 4, 3, 2, 1, start! Żyjemy na planecie. Kto z was powie mi jej nazwę? Ziemia! Tak jest. Jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wokół naszego Słońca krąży jeszcze 7 planet. Czy ktoś wie, jak się nazywają? Merkury! O, brawo, Edmundzie! Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran! Edmund wie wszystko o kosmosie. Znam to na pamięć! Czy wiecie, z czego zbudowane są te planety? Są z tektury. Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się ze skał, lodu i gazu. Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście. Nie, księżyc jest ze skały. Proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechów i głupich żartów. Jesteśmy na księżycu. Ale to nie jest prawdziwy księżyc, prawda? Tak. Gdyby to był prawdziwy księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć. Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko jak na księżycu? Grawitacja! O, racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej. Tutaj możemy skakać tak jak na księżycu. Zapewnia nam to nauka. To niesamowite. Jak to możliwe? Przy pomocy gumowych lin. Pan Królik przypiął wszystkich do gumowych lin. Bilet kosztuje funta. Funta? To przystępna cena. Ojej, George przestraszył się wysokości. Spokojnie, George, już do ciebie idę. Płaci pan 1 funta. O. George przestał się bać i zjeżdża ze spirali. O, nie sądziłem, że to tak wysoko. Chyba zejdę schodami. Na schodach jest dużo dzieci. Musisz zjechać, tato świnko. Och, dobrze. Chodźcie, chodźcie. Kto trafi w środek tarczy, wygra misia giganta. Strzelaj, mamusiu, to łatwe. Chcesz jeszcze jednego misia olbrzyma, Pepo? Nic z tego, nie wygra pani. Kobiety kiepsko strzelają. Przepraszam, co pan mówi? Strzelanie jest trudne. Ile kosztuje bilet? Funta. Mama świnka wygrała. Niesamowite, proszę, oto nagroda. Hurra! Też chciałabym mieć misia olbrzyma, mamo. Jest za duży. Wcale nie. George i tata świnka jeżdżą na diabelskim młynie. Ruszamy! Och, tu jest naprawdę wysoko. Oj! Uf, cieszę się, że to koniec. 5 pełnych okrążeń za 1 funta. 5 okrążeń? O nie! Oj! Proszę, proszę! Sprawdź swoją siłę! Młot i dzwonek czeka. Jakieś dziwne hałasy. Myślę, że powinienem iść na górę. Pepo, George'u, czy już śpicie? To dziwne. Chyba śpią. Tak, wygląda na to, że to jednak nie Pepa i George hałasowali. Teraz nic nie słyszę. Myślę, że już naprawdę zasnęli. Pooglądam telewizję. Ogrodnictwo. Dzisiaj będziemy mówić o różach. O, uwielbiam programy ogrodnicze. Jest to wyjątkowo kolczasta róża. Żeby ją pielęgnować, trzeba zacząć od złapania główki i pozbycia się kolców. Babciu świnko. Pepo, George'u, już dawno powinniście spać. George i ja nie możemy zasnąć. Możemy pooglądać telewizję? Cóż, sądzę, że może telewizja potrafi sprawić, że zrobicie się senni. Lodowe róże są bardzo rzadkie i trudne w uprawie, ale bardzo odporne na zmiany temperatury. O, ten program jest bardzo nudny. Dziadku świnko, pobawisz się z nami w podrzucanie i łapanie? Dobrze, ale tylko 1 runda. Jesteś o wiele cięższa niż ostatnio. Teraz kolej George'a. Moja kolej. Jedziemy do weterynarza ze złotą rybką. Ojej! Źle się czujesz, złota rybko? Ona mówi dzień dobry. No tak. Może twoja rybka chciałaby posłuchać, jak gram na tubie. Dźwięk jest dziwny. Racja! Dlatego jadę do sklepu muzycznego do naprawy. O! Pani owca, pani kot, pan zebra i madame gazela wsiadają do autobusu. O, proszę 4 bilety do supermarketu. Dzień dobry, madame gazelo. Wieziemy naszą złotą rybkę do weterynarza. O, rybka jest chora. Polubiła panią. Jeździ autobus koło wciąż, jeździ autobus koło wciąż cały dzień. Supermarket! Pa! Sklep muzyczny! Pa! Koniec trasy! Chore zwierzęta czekają na wizytę. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak, proszę zobaczyć. Rybka je z apetytem. Och, a w domu nie chciała jeść. Może twoja rybka w domu trochę się nudziła, a dzięki ciekawej podróży apetyt jej wrócił. Aha! Masz, Pepo, zdrową i bardzo szczęśliwą rybkę. Jest śliczna. Dziękuję, pani doktor. Mama świnka, Pepa i George wracają autobusem do domu. Pan byk wraca z naprawioną tubą. Teraz jest jak nowa. Madame Gazela i jej znajomi wracają z... Jest chłopiec z łodygą fasoli, piękna księżniczka, odważny rycerz i kucharz, który robi pyszne jedzenie. Tak, po zjedzeniu pysznej kolacji wszyscy poszli spać i koniec. Ale szybko wstali, bo zjawił się czarodziej. Czarodziej? Tak, czarodziej! I dał wielkie przedstawienie magicznych sztuczek. A, no i... Potem zjawił się okropny smok. Babcia, mama i tata świnka wciąż nie mogą zjeść kolacji. Ta bajeczka wydaje się nie mieć końca. Jestem ekspertem od bajeczek na dobranoc. Bardzo szybko ich uśpię. Pepo, Georgiu, marsz do łóżek. Ale dziadek nie skończył opowiadać nam bajeczki, tatusiu. Ja dokończę opowiadanie. Będę na dole za minutę. No tak, jest chłopiec, fasola, zamek, piękna księżniczka, dzielny rycerz, kucharz, czarodziej i bardzo groźny smok. No i bardzo głodny król. Wszyscy zjedli pyszny obiad i żyli długo i szczęśliwie. Koniec. I urządzili przyjęcie. Zaprosili wszystkich przyjaciół. Dosyć, ja zrobię z tym porządek. Tato świnko. Już prawie usnęli. Dziękuję. Najwyższa pora spać. Musimy skończyć bajkę, mamusiu. Dobrze, szybciutko. Mów, co się stało. Za górami, za lasami, za morzami i rzekami, dawno, dawno temu... Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie bezokoliczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Pepa i delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dormez bien. Dormez bien to po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, sonne les matines, sonne les matines. Francuska kołysanka delfiny uśpiła wszystkich. Delfina poszła z Pepą do przedszkola. Madame Gazelo, to jest moja francuska przyjaciółka delfina Osiołek. Bonjour! O, bonjour, delfino! Delfina śpiewała mi wczoraj bardzo ładną francuską piosenkę. Może nauczymy ją śpiewać po angielsku? Nauczmy ją śpiewać ding-dong. Tak, zaśpiewajcie mi piosenkę ding-dong. Pomoże mi w nauce angielskiego. Dobrze! Niech płynie ta pieśń, skoro dzieci tak chcą. Raz i bim, raz i bam, raz i bom. Bam, bim, bum, bim, bam, bim, bim, bom, bim, bam, bim, bum. Co się stało, panie byku? Mamy awarię wodociągu. Woda zalewa drogę. Tak. Jesteśmy po to, żeby to naprawić. Długo to potrwa? Dopóki nie uda się usunąć awarii. Spychać, spychać! George lubi spychacze. Tędy, panie nosorożcu! Tak jest, szefie. Pan byk jest brygadzistą. Panie byku, czy pan wie, skąd się wzięła woda? Wypływa z pękniętej rury wodociągowej. Jak to naprawicie? Musimy rozkopać drogę! Jej! Trzeba zakręcić zawór! George uwielbia dźwigi. Dźwig, dźwig! Usuniemy uszkodzoną rurę i zamontujemy nową! Dziękujemy za szybkie usunięcie awarii. Nie ma sprawy! Pa! Do widzenia! Ojej, George chciałby zostać z panem bykiem. Nie płacz, zaraz będziemy na placu zabaw. Ustawisz spychacz i żuraw w piaskownicy. I tak jak pan byk będziesz usuwał awarię wodociągu. Pepa z rodziną przyjechała na plac zabaw. Witam wszystkich! Witaj, Pepo! Edmund Słoń i Richard Królik bawią się w piaskownicy. Pobawimy się w piaskownicy? Dobrze! Rozniecę ogień w sposób tradycyjny. Będę pocierał o siebie dwa patyczki. Tata świnka pociera dwa patyki, żeby rozniecić ognisko. Gdzie jest ogień, tatusiu? Już prawie. Hurra! Łatwizna. Teraz możemy podgrzać zupę pomidorową. Słuchajcie odgłosów przyrody. A co to za dźwięki? To jest odgłos ćwierkania świerszcza. A to co? A to jest sowa. Spójrzcie, tam jest. Wow! A co to za hałas? O, sama nie wiem. To brzuch tatusia. Burczenie mojego brzucha to najlepszy odgłos natury. Już czas na posiłek. Lubię zupę pomidorową. Ja też. A to kolejny odgłos natury w wykonaniu waszego tatusia. Co? Szybko, dzieci. Do namiotu. Pora spać. Nie zmieścimy się tu wszyscy. Namiot jest za mały. Będzie dobrze. Chodźcie. Przesuń się, mamo świnko. Tatusiu, jesteś za duży na ten namiot. Nie szkodzi. Chętnie się prześpię na dworze. Dobranoc, tatusiu. Dobranoc, tatusiu. Papa. Dobranoc wszystkim. Mama świnka, Pepa i George śpią w namiocie. Tata świnka śpi pod gołym niebem. Uwielbiam kemping. Spanie pod gołym niebem, pod błyszczącymi gwiazdami. Oj, chyba to nie był najwspanialszy pomysł. Już. Tak, też tak myślę. Ładnie ładnie śpiewam. Witaj, witaj, gwiazdko ma. Dobrze tańczę. Bardzo trudno wybrać, który jest najlepszy, gdy ma się tak wiele różnych talentów. Nie martw się, jutro rano zdecydujesz. Dobrze. Nadszedł Dzień Talentów. Moje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Sprawdziłam to wczoraj wieczorem. Ja sprawdziłam, że mój talent to oglądanie telewizji. To wcale nie jest talent, tak powiedziała Madame Gazela. To nie wiem, co robić. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent? Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dany. Pedro Kucyk, jaki ty masz talent? Sztuczki magiczne. Oto szklanka pełna wody. To jest najprawdziwsza woda. Teraz sprawię, że calutka woda ze szklanki zniknie. Proszę zamknąć oczy. Otwórzcie oczy. O, woda zniknęła. Dziękuję. Emily Słoń, ja umiem grać na flecie. A jaki ty masz talent, Rebeko? Umiem wydawać różne dźwięki. Najlepiej mi to wychodzi, jeśli staję na palcach. To wielki talent. Tak, ale co ja mam zrobić? Candy, jaki ty masz talent? Skakanie. Jego uśmiech, proszę. Uśmiech! Wiesz, tatusiu, bardzo bym chciała, żeby miś Teddy spędził u nas wyjątkowo interesujący dzień. Pojedźmy na biegun północny. A może do supermarketu? Tak! Myślę, że miś Teddy nigdy dotąd nie był w supermarkecie. Nadszedł ranek. Peppa z Teddym wybierają się do sklepu. W tym sklepie można kupić wszystko. Pomarańcze, jabłka, banany. Bardzo interesujące. A to jest kasa. Tu płaci się za zakupy. George chce zrobić zdjęcie. Dobrze, George. Wystarczy już zdjęć, George. O, gdzie jest miś Teddy? Miś Teddy zniknął. Zgubiliśmy misia Teddy'ego? Nie martw się, Peppo. Na pewno się znajdzie. Witajcie. Jak minął dzień? Tatuś zgubił misia Teddy'ego. O nie. Mam pomysł, jak go odnaleźć. Powiedz mi, jak chcesz odnaleźć misia Teddy'ego, tatusiu? Najpierw wydrukujemy wszystkie zdjęcia naszego misia. Mama Świnka rozpakowuje zakupy. Gdzie idziecie? Idziemy rozwiesić zdjęcia misia Teddy'ego na drzewach. O! Tato, poczekaj na mnie! Dlaczego chcesz rozwiesić zdjęcia na drzewach? Wszyscy, którzy zobaczą zdjęcia misia, dowiedzą się, że zaginął i pomogą go odnaleźć. O! To jest Teddy w łóżku. A to Teddy w naszej kuchni. A to jest dzień. Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy, proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A Georgia jest... bielski! Słoneczko wróciło. Widzicie, co się jeszcze pojawiło? To tęcza! Peppa i George uwielbiają tęczę. Tęcza pojawia się tylko wtedy, kiedy jednocześnie pada deszcz i świeci słońce. O! Ma wszystkie nasze ulubione kolory. Tak! Czerwony, pomarańczowy, zielony i niebieski. Czy wiecie, dzieci, co znajduje się na końcu tęczy? Nie. Tam jest skarb. O! Czy możemy iść szukać skarbu? Proszę! Dobrze. Wydaje mi się, że koniec tęczy jest za tamtym wzgórzem. Jedźmy! Ten słoneczny z deszczem dzień, tęcza świeci nam. Tęcza, tęcza, czerwony, zielony, żółty, niebieski na niebie lśni. Tęcza, tęcza, ten słoneczny z deszczem dzień. Jesteśmy! Oj, gdzie zniknęła nasza tęcza? Przeniosła się dalej. Ty przebiegła, tęczo. Szybko, złapmy ją. Tęcza, tęcza, w ten słoneczny z deszczem dzień. Przestało padać. Nasza tęcza zniknęła. Pociąg na motorach będzie w dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. Zauważ się zeszyty ćwiczeń. Dzieci muszą zaznaczyć, co zobaczyły w czasie podróży. Żaglówka, semafor i tunel. Ja widzę drzewa. Drzew nie badał liście. O, nie. Ja widzę chmury. Czy chmury są na liście? Nie. Ja widzę dziadka psa. Ahoj tam! Witaj, dziadku psie! Czy dziadek pies jest na liście? Coś ty, Pepo. W naszym ćwiczeniu nie ma mojego dziadka. Twój dziadek płynie żaglówką. A żaglówka jest na liście. Hurra! Dzieci zaznaczają łódź na swoich listach. Bilety, proszę! Pan Królik ponownie sprawdza bilety. A, chyba znowu zgubiłem bilet. O, coś takiego. Miau, tu leży bilet Pedra. Zostawił go na siedzeniu. Musisz bardziej dbać o swój bilet, Pedro. Pociąg zwolnił, bo wjeżdża pod górę. A teraz szybko zjeżdża w dół. Madame Gazelo, jest mi trochę niedobrze. Czy mogę pójść naprzód pociągu? Dobrze, Pedro, możesz przyjść naprzód pociągu. Hej, witaj, Pedro. Chyba źle się czujesz. Czy chciałbyś kierować pociągiem? Tak, bardzo. Nasz pociąg na motorach będzie dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. Czy mogłabyś do mnie teraz przyjść? Tak, Pepo. Mogę założyć mój strój pielęgniarki? Tak, ale przyjdź szybko. Papa, Suzy, przyjadę po ciebie. Szybko, Suzy! Za jakiś czas! George, Richard, przyjechała siostra Suzy, a siostra Suzy mówi, że to nie jest dzika kraina dinozaurów, tylko szpital. A w szpitalu musi być cicho, czysto i porządnie. Pokój już nie jest krainą dinozaurów, tylko szpitalem. Jestem bardzo ważnym doktorem. O, ten dinozaur na pewno jest chory. Zgadzam się, doktorze. Ma wyjątkowo niezdrowy zielony kolor. Musi szybko iść do łóżka. A ten dinozaur też jest chory. Zrobił się za bardzo purpurowy. Tak, pani doktor. On też musi położyć się do łóżka. Dinosal! Dosyć. W szpitalu trzeba zachować ciszę. Pokój już nie jest szpitalem. Teraz to stacja kolejowa. Nie, nie! Po krainie wróżek nie jeżdżą po pociągi. O, teraz pokój jest krainą wróżek. Tylko bardzo ładne rzeczy mogą być w krainie wróżek. Dlaczego płaczecie, chłopcy? Richard i George chcą się bawić w dinozaury i pociągi, a my wolimy w szpital i krainę wróżek. Widzę, dzieci, że deszcz przestał padać. No i? Pobawicie się wszyscy na zewnątrz? Ale oni lubią zabawy dla małych chłopców, a my zabawy dla dużych dziewczynek. Jedzenie owoców i warzyw pomaga utrzymać kondycję. Ja bardzo lubię jeść owoce i warzywa. Bardzo ważne są też ćwiczenia. Dzisiaj możemy się spotkać na otwarciu nowego centrum sportowego. Mamo, możemy tam pójść i zobaczyć pana ziemniaka? Czy warto iść tak daleko, żeby zobaczyć ziemniaka? To nie jest zwykły ziemniak. To jest sławny pan ziemniak. Możemy go zobaczyć, mamo? Proszę. No dobrze. Hurra! Wszyscy przyszli zobaczyć pana ziemniaka i otwarcie nowego centrum sportowego. Zobaczcie, przyjechał pan ziemniak. Pan ziemniak! O, to tylko Pepa. Witam wszystkich. Witaj, Pepo. Suzy myślała, że to pan ziemniak. Przecież ja nie wyglądam jak pan ziemniak. Nie, jesteś za duża. Przecież pan ziemniak jest większy ode mnie. Nie, nie ma takich dużych ziemniaków. Ziemniaki są malutkie. O, przyjechał pan ziemniak. Pan ziemniak przyjechał na otwarcie centrum. Hej, witam wszystkich przyjaciół. To ja, wasz pan ziemniak! Ura! Jej, pan ziemniak jest ogromny! Nowe centrum sportowe jest otwarte! Wspaniale! Pamiętajcie, trzeba dużo ćwiczyć i jeść owoce i warzywa. Jakie owoce powinniśmy jeść, panie ziemniaku? Jabłka, pomarańcze, marchew, pomidory. Ziemniaki! Czemu pan nie jest mały jak normalne ziemniaki? Dlatego, że on nie jest zwykłym ziemniakiem. On ma nogi. Normalne ziemniaki nie mają nóg. To jest super ziemniak! Witaj, samochodzie kempingowy. Witaj. Jedziemy na wakacje. Powiesz nam, jak jechać? Kontynuujcie jazdę prosto tą drogą. Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co! Udanych wakacji! Jedziemy na wakacje, tata wiezie nas. Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy olej nam się zaraz skończy? Nie, takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Ojejku! Na szczęście zabrałem zapasową puszkę oleju. Doskonale, tato świnko. Teraz po prostu dolejemy oleju do naszego silnika i... Co się stało? Niczego tu nie ma. Nasz silnik zniknął. To mama owca i Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Wiecie, zgubiliśmy silnik. Zgubiliście silnik? Tak. Pod maską jest zupełnie pusto. Chciałabym pomóc, ale kompletnie się nie znam na silnikach. Może to niemądre, ale to wygląda jak silnik. Ach, tak. Bardzo dziękuję, mamo owco. Samochód kempingowy ma silnik z tyłu. Już. Tyle oleju wystarczy. Dziękuję, mamo owco. Nie ma za co. Życzę udanych wakacji. Czy jeszcze daleko do kempingu? Cel za następnym wzgórzem. Cel osiągnięty. Hurra! Pora spać. Gdzie będziemy spali? Mama świnka i ja będziemy spali w tym łóżku. Pepo, uderz w dzwon! Pepo, uderz w dzwon! Dziadku, czy teraz ja mogę zostać kapitanem? Proszę! Dobrze, ale jako kapitan musisz nosić tę czapkę. Teraz Pepa jest kapitanem i wszyscy muszą robić to, co im każe. Uderz w dzwon! Teraz zmiana kursu. Tak jest, kapitanie Peppo. Skaczemy w górę i w dół. Oh. Kapitan Peppa za dużo rozkazuje. Pora, żebym znowu został kapitanem. Przecież nie chcielibyśmy się o nic rozbić. Prowadzenie łodzi wcale nie jest takie łatwe. Ale ja jestem bardzo dobry w sterowaniu. Ojej, łódka dziadka wpadła na mieliznę. Utknęliśmy! Zadzwonię do babci Świnki. Wezwie pomoc. Oj! Telefon dziadka Świnki wpadł do wody. Mówi babcia Świnka. Halo? 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 Musimy jakoś inaczej przesłać babci wiadomość. A? Wiadomość dla babci. Poli może polecieć do babci. Doskonały pomysł, Peppo. Nauczę Poli, co ma powiedzieć babci. Dziadek Świnka mówi... Dziadek Świnka mówi... Pomocy, pomocy! Pomocy, pomocy! No i widzicie? To łatwizna. Dziadek Świnka mówi... Łatwizna. Głupie ptaszysko. Głupie ptaszysko. Witaj, Poli, dlaczego tu przyleciałaś? A? Dziadek Świnka mówi... Co powiedział dziadek Świnka? Ty głupie ptaszysko. O! Pomocy, pomocy! Wielkie nieba, dziadek potrzebuje pomocy. Tak, teraz musisz dobiec do prawdziwego zamku wiatrów. Do biegu gotowy, start! Biegnij, tato Świnko, uda ci się! Dalej, autobusiku, uda ci się! Wycieczkowy autobus dojechał do Zamku Wiatrów. Teraz wszyscy mogą cieszyć się piknikiem. Wody, wody! Jaki piękny, ciepły dzień. Odpoczywamy, a jednocześnie zarabiamy pieniądze. Wody. Wody. Tata Świnka dobiegł do supermarketu. Jest zmęczony i bardzo chce mu się pić. Popatrzmy przez teleskop. Chyba widzę tatusia. Teleskop sprawia, że wszystko doskonale widać. Oj, nie biegnie zbyt szybko. Tata Świnka dotarł do warsztatu dziadka psa. To tyle. Nie pobiegnę dalej. Tata się zatrzymał. Chyba ci gorąco. Potrzebujesz czegoś, co cię ochłodzi i doda energii? Weź lodowego lizaka. Bardzo dziękuję, dziadku psie. To miłe. O, osa. Sio, sio, odczep się, mały owadzie. Osa chciałaby spróbować lizaka taty Świnki. Nie, nie dam ci, to mój lizak. Tatuś znowu zaczął biec. Bardzo szybko. Hurra! No, zostaw mnie, zostaw! Możesz się zatrzymać, tato Świnko. Mamy wystarczającą ilość pieniędzy na naprawę dachu. Tata Świnka pozbył się osy. Moi mali przyjaciele. Gdzie? W środku. Spójrz. Okropniaste robale. Aklaniaste obale. Robaczki zamieniają wszystkie resztki w kompost. Dziadku, czy możemy poszukać więcej robaczków do kompostowej skrzynki? To doskonały pomysł. Chodź, George. Poszukajmy okropniastych robali. Okropniasty robal. Pniasty, pniasty, pniasty. Okropniasty robal. Okropniasty robal. Jak cię masz? Lubię cię. Okropniasty robal. Dobra robota! Bądź dobrym okropniastym robalem i zamień to wszystko w kompost. A kompostu używa się do... Ja wiem! Wkłada się ziarenko do ziemi, zakrywa je kompostem, a potem wyrasta z tego drzewo. Tak, Peppo. A skoro już mówimy o drzewach, lepiej chodźmy pomóc babci śwince zbierać owoce w sadzie. A co to jest sad? W sadzie rosną drzewa owocowe. Sad rósł tu już, gdy byłam małą dziewczynką. Witaj, babciu świnko. Baba Inka! Pomożecie mi zbierać jabłka? Tak, babciu. Och, jabłuszka rosną za wysoko. Nie martw się, Peppo. Babcia i dziadek znają sprytny sposób na zbieranie jabłek. Wszyscy złapcie mocno za pień. Gdy doliczę do 3, trzęście drzewem najmocniej jak możecie. Raz, dwa, trzy! Jabłkowy deszcz! Lubię morze, lubię piach. Lubię skakać Suzy wraz. Lubię ping, lubię pong, lubię Zoe skakać wciąż. Już wiem, zrobimy zawody, która z nas będzie najdłużej skakać. Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wygrała Zoe! Hurra! 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 Nej! Pedro, poskaczesz z nami na skakance? Dziękuję, Peppo. Ja wolę hula hop. Kręć się kółko, kręć się kółko. Kręcimy się i my. Kręć się kółko, kręć się kółko. 1, 2, 3. O! Ile razy potrafisz zakręcić kółkiem? 1 000 003. Jej, to dużo! Będziemy liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tylko 8. Jestem trochę zmęczony. Później się będę z wami bawił. Ile razy się zakręcisz, Emily? Ja mam specjalny sposób kręcenia. Emily Słoń kręci hula hop na trąbie. Hurra! Myślę, że zrobiłaś chyba ze 100 obrotów. George chce się bawić w skaczącą żabkę. George lubi skakać jak żabka. Wszyscy poskaczemy jak żabki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przerwa skończyła się. A gdzie są kaczki? Może pojechały na wakacje. Myślę, że trzeba zjeść drugie śniadanie. Kaczki zawsze się zjawiają, kiedy rozpoczynamy piknik. Peppa i George uwielbiają pikniki. O, przyszły kaczki. Nie jedz, tato. Potrzebujemy chleba dla kaczek. No dobrze. Witajcie, kaczuszki. Kaczek wciąż przybywa. Wszyscy są tutaj, i bracia, i siostry. Nadpływają następne kaczki. Przypłynęli dziadek i babcia kaczka. Są też wszystkie ciotki i wujkowie. Zjadłyście już cały chleb. Kaczki, podziękujcie tacie śwince. Ho, ho, cóż, nie ma za co. Uwielbiam krainę kaczek. Pora wracać do domu. Zapytajmy o najkrótszą drogę do domu. Jedźcie prosto przez rzekę. O, czy na pewno? Tak, prosto przez rzekę. Przecież nie możemy wjechać do rzeki. Tak, to niemożliwe. Naciśnij niebieski guzik. Samochód wjeżdża do rzeki. O! Nasz samochód kempingowy zamienił się w łódź. Nie spodziewałem się tego po nim. Witajcie w aucie przyszłości. Patrzcie, tam płyną Dany pies i dziadek pies. Ahoj, tato świnko! Ahoj tam! Zmienił się w okręt samochodzik nasz. Jedź w stronę następnego wzgórza. O! Pożar! Pożar! Straż pożarna, gdzie się pali? Gdzie jest pożar? Czy mogę rozmawiać z mamą świnką? O, to tata świnka. O, tato świnko, nie powinieneś dzwonić na ten telefon. Używa się go tylko w sytuacjach awaryjnych. To jest sytuacja awaryjna. Wyobraź sobie, że nigdzie nie mogę znaleźć keczupu. Tato świnko, czy już rozpalić grilla? Tak, panie króliku. Ostrożnie z ogniem, tatusiu świnko. Zaufaj mi, mamo świnko. My, tatusiowie, wiemy wszystko o grillach. Pa! Może dorzucić więcej węgla. Trzeba jeszcze podmuchać. A może wrzucić więcej rozpałki? Tak, teraz możemy czekać na ogień. Jak długo będziemy czekać? O, to może trwać bardzo długo. Ja czekam już od dawna. Ile już pożarów pani ugasiła, pani królik? Żadnego. Ani jednego pożaru. Ale trzeba być gotowym. Dzwoni telefon pożarowy. Możesz odebrać, Pepo. To pewnie znowu dzwoni twój tatuś. Dobrze. Halo, straż pożarna. Witaj, Pepo. Tatusiu, to znowu ty. Jesteś niegrzeczny. Ten telefon jest tylko do pożarów. Poproś panią królik do telefonu. Dziękuję ci. Tata chce z panią rozmawiać. Witaj, tato świnko. Tego telefonu używa się tylko w razie pożaru. Pożar! 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 Wielkie niebo! Grill taty świnki jest cały w płomieniach. Mamusie, na ratunek! Skaczcie! Nadjeżdża straż pożarna. George lubi pająka. Pająk lubi George'a. Pepa uwielbia bawić się w przyjęcia. Gdzie są czekoladowe ciasteczka, tatusiu? Wczoraj jeszcze było ich dużo. O, przepraszam, mamo. Pewnie musiałem wszystkie zjeść. Ho, ho. Niedobry tatuś. George kładzie pająka do łóżka. Papa. George, co ty robisz? Miałeś mi pomagać przy przyjęciu. O, nie bój się, Pepo. Proszę, tato, zabierz go. O, bez paniki. Witaj, George. Widziałeś pająka? Proszę, tato, zabierz go. Naprawdę nie ma się czego bać, Pepo. Pająki są bardzo, bardzo małe i nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się. Tata zabierze go z sypialni. Wow! Ten jest dość duży. Zawołam mamę świnkę. Mamo świnko! Witaj, panie chudenóżki. Pepa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się w moim domku dla lalek. Cześć, dzieciaki. Słyszałam, że znaleźliście małego pająka. Zabiorę go z sypialni, żebyście mogli się bawić. Mamo, on ma na imię Chudenóżki. Pan Chudenóżki jest całkiem spory. Pepa i George lubią pająka. Papa! George kładzie pająka do łóżka. Nie, George! On chce herbaty. Dziadku, też jest mały, nie powinien stać w kolejce. Tak, George też jest mały. Także powinien zjeżdżać bez kolejki. Ojej, teraz tylko Richard i George bawią się na zjeżdżalni. Dziadku, kiedy my będziemy mogli zjeżdżać? Zaczekaj, Peppo. Zaraz im się znudzi ta zabawa. O, mam dość tego czekania. Ja też. Chodźmy na huśtawkę. Na huśtawce jest Pedro Kucyk. Nej. Pedro, daj nam się pohuśtać. Chciałbym się jeszcze pohuśtać bardzo wysoko. Ale już bardzo długo siedzisz na huśtawce. Dziadku Świnko, proszę, pohuśtaj mnie trochę. Myślę, że powinieneś dać się pohuśtać innym dzieciom. Ja zaraz muszę wracać do domu. Och, rozumiem. Po co innego? Zaraz cię trochę pohuśtam. Ale dziadku! Mam dosyć czekania. Ja też. I ja. Wow. Biegnijmy na karuzelę. Wszyscy chcą jeździć na karuzeli. Karuzela jest za bardzo obciążona. Zejdźcie wszyscy. Dziadku Świnko, ja byłam tutaj pierwsza. Bardzo proszę. Możesz wsiąść na karuzelę. Ja też muszę wsiąść. O, dlaczego, Rebeko? Bo niedługo będą moje urodziny. O, no to wsiadaj. Ja. No dobrze. Czy wszyscy są już gotowi? Tak, tak. Stop! Na karuzeli nie ma ani jednego chłopca. Czy teraz już wszyscy gotowi? Ja noszę okulary. Też muszę wsiąść. Każde dziecko stosuje własne przepisy.